Cześć, witajcie. Cześć. W ubiegłym tygodniu poruszyliśmy temat laptopów poleasingowych. Nadgryźliśmy go odrobinkę tylko, więc postanowiliśmy nagrać dzisiaj taki poradnik dla osoby kupującej właśnie laptopa poleasingowego. Na co zwrócić uwagę? Takie 5-6 najważniejszych zasad. No zobaczymy, ile nam wyjdzie. Zakupie, tak, przy zakupie takiego właśnie laptopa. Konrad ma doświadczenie, zatem to Konrad podzieli się z wami tymi takimi podstawowymi zasadami. Nie mów, że ty żadnego poleasingowca nie miał. Wiesz co? Nie. Blaszaki miałem poleasingowe i to wręcz takie z bardzo mi znanego źródła, więc w zasadzie 100% pewniaki były kupione za grosze, a jakiś czas chodziły i to chodziły całkiem nieźle. Czyli ty miałeś stacjonarkę, tak? Miałem stacjonarki, mam drukarkę poleasingową, też całkiem dobrze śmiga, wystarczyło toner wymienić. Dobra, to może tak, bo myślę, że sporo widzów może nie wiedzieć, co to ten leasing tak naprawdę jest. Gdzieś tam słyszał, ale nie wie, jaki to ma związek i dlaczego one są akurat poleasingowe. To może tak w skrócie bardzo, ja tu nie będę... To nie jest poradnik finansowy ani podatkowy, tak? Leasing to jest taka forma, powiedzmy, że kredytowania, coś pośredniego pomiędzy wynajmem a zakupem na raty. Wychodzi, no ona jest po prostu dosyć korzystna dla firm z powodów podatkowych i działa to w ten sposób, że firma, biorąc sprzęt w leasing, de facto przez okres leasingu nie jest właścicielem tego sprzętu, tylko go jakby dzierżawi, natomiast po zakończeniu okresu leasingu ma prawo odkupić ten sprzęt za jakieś tam symboliczne pieniądze. Czyli w wypadku na przykład, kiedy, nie wiem, kupuję samochód, znaczy biorę samochód w leasingu na 5 lat, przez 5 lat płacę tam 1000 coś złotych raty leasingowej, przez te 5 lat samochód nie jest mój, ale po tych 5 latach ja mam prawo odkupić go od firmy leasingowej za jakieś stosunkowo niedużo pieniądze. Ale nie musisz. Ale nie muszę, właśnie. I o ile w wypadku samochodów, to większość jednak te samochody wykupuje, bo on jest wtedy wart dużo więcej. No, szczególnie mówimy o małych firmach, bo korporacje to niekoniecznie. Korporacje to może niekoniecznie, tak. Zresztą z komputerami myślę, że podobnie, że tak. Małe firmy też raczej odkupują, natomiast duże niekoniecznie. Duża firma, która bierze, nie wiem, kilkaset identycznych laptopów w leasingu po 3 czy tam po iluś latach tego okresu leasingu, może stwierdzić, że na co im takie już. No szczególnie, że komputery akurat starzeją się szybciej w sumie niż samochody, tak naprawdę, pod względem technicznym. Co? W tej chwili to już trochę zwolniło, ale na przykład na przełomie wieków, to tak, to 3-letni komputer to już był naprawdę sztruclem. No może nie sztruclem, ale no już było czuć. Natomiast to gdzieś tak od 2010 roku to tak no zwolniło. Już tak szybko nie jest, no najlepszy dowód na to, że 10-letnie komputery nadal są zupełnie używalne, co było nie do pomyślenia, powiedzmy, żeby w 2000 roku pracować na komputerze z 90 roku. To naprawdę no ciężko by było. Zgadza się. Natomiast w tej chwili, jak ktoś pracuje na komputerze z 12 czy 13 roku, to nie jest jakieś specjalnie dziwne, więc to zwolniło, chociaż nadal szybciej niż samochodami to idzie. Ale dobra, to nie o tym, schodzimy z tematu. Szczególnie na zachodzie jest całkiem duża ilość sprzętu. Mówimy tu o komputerach, ale to, jak sam wspomniałeś, też dotyczy drukarek, ale pewnie i samochodów. I kupy innych rzeczy, których firma, która wzięła ten sprzęt w leasing, po prostu nie chciała wykupować i zostawiła to firmie leasingowej. Firma leasingowa też nie jest zainteresowana, żeby to mieć jakoś i na tym zarabiać, bo ona zarabia na leasingu, więc sprzedaje to po prostu hurtem każdemu, kto chce to hurtem kupić. No i pojawiły się wyspecjalizowane firmy, które skupują taki sprzęt poleasingowy. Robią tam jakiś przegląd, co się nadaje, co się nie nadaje i sprzedają to czy online, czy też w sieciach stacjonarnych. I w ten sposób można taki sprzęt kupić za no naprawdę ułamek, naprawdę mały ułamek wartości początkowej. No i uważam, że też za ułamek ceny nowego sprzętu o odpowiednich parametrach. Może podaj przykład, żeby też widzowie wiedzieli mniej więcej o jakich kwotach mówimy za laptopa. Słuchaj, no ostatnio dla znajomej, tak powiem, doradzałem, pośredniczyłem w zakupie Lenovo 500 coś, T500 coś. To była i piątka z 8 gigami RAMu, tam chyba...
było, nie pamiętam, z 250 SSD dysk, Windows 10 albo 11. Taki no 14-calowy laptopik. Nadający się do, powiedzmy, takich typowych zadań. Zupełnie spokojnie, tak, biurowo, takich, powiedzmy, multimedialnych, bez szaleństw. W zasadzie do wszystkiego oprócz grania się spokojnie nadający. I on, nie powiem ci dokładnie ile, ale to było poniżej 1000 zł. Są wielkości. No. Czyli komputer no, zupełnie dobrze nadający się nadal do pracy przez jeszcze jakiś czas. I teraz tak. Bieda była w okresie pandemii z tymi poleasingowymi sprzętami. Były drogie i było ciężko z dostępnością. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, no, że... Wszyscy przechodzili na zdalnym i właśnie, każdy musiał mieć laptopa. Albo dlatego, że po prostu ludzie skupowali z rynku, a może firmy się nie pozbywały tych sprzętów z jakichś tam powodów. Dobrze. No to jak już wiemy mniej więcej, co to jest leasing i skąd się te komputery biorą, to teraz jeszcze jedna taka rzecz. Przyjęło się, że sprzęt poleasingowy jest dzielony na kategorie A, B i C. A to są te najlepsze, C to są w zasadzie sprzęty na część. B jest tak pomiędzy, czyli sprzęty w jakiś tam sposób uszkodzone, aczkolwiek no działające, tylko że no nie zupełnie. No i to tam się jeszcze dzieli. A plus to są sprzęty praktycznie nowe, to znaczy praktycznie nieużywane, a minus to są z jakimiś tam drobnymi wadami i tak dalej. I dochodzimy tutaj do porady pierwszej. W zasadzie interesują nas tylko sprzęty w klasie A. No chyba, że lubicie sobie podubać. Tak, chyba, że wiecie, co robicie, jesteście zdeterminowani, zdecydowani. Chce wam się po prostu. Ale... Oraz możecie ten sprzęt, że tak powiem, obejrzeć przed wzięciem, to możecie się zdecydować tak, na B. W tym momencie chyba warto rozważyć opłacalność takiego, no bo wiadomo, że jak sprzęt ma jakąś usterkę, no to trzeba ją będzie usunąć. Usunięcie tej usterki. Trzeba, albo nie trzeba, bo tą usterką może być na przykład, nie wiem, pęknięta klapa, tak? No tak, no pytanie, czy wiesz, poleci dalej, czy nie pęknie. Czy poleci dalej, tak. Natomiast... No tak, ale już na przykład niesprawna klawiatura, no to już wymaga niestety naprawy, nie? A wiesz co, niesprawna klawiatura to chyba będzie w klasie C. Tak? W klasie C. W klasie B to będzie coś takiego, że na przykład jakiś tam klawisz tam nie bardzo. No czyli nadal niesprawna klawiatura, sorry. Znaczy, no tak, no... Znaczy nie bardzo, w sensie, ja miałem na przykład takiego... Ten traktor ma 3 koła dobre. Nie, wiesz co, ja miałem kiedyś takiego, on był właśnie w klasie A kupiony, ale po roku musiałem mu zmienić, znaczy nie musiałem mu zmienić klawiatury, po prostu kontrol raz no, brał, raz nie brał. No ciężko, no... Upierdliwe. Upierdliwe właśnie. Ale to jak dla kogo, no jak ktoś głównie myszką pracuje, to może... No to. Dobra. Ale znowu odbiegamy, czyli raczej skupiamy się, jak chcesz, coś działającego na klasie A. Jeżeli klasa B, to naprawdę musicie robić to ze świadomością tego, co robicie i no, zdecydowanie polecam zakup w takiej firmie, która ma salon stacjonarny, gdzie możecie sobie to po prostu zobaczyć, obejrzeć i jeszcze na miejscu podjąć decyzję, czy naprawdę chcecie się w to ładować. Chociaż no, też ostatnio kupowałem chyba w B+, dla kogoś, to polegało to na tym, że było drobne pęknięcie przy zawiasie w laptopie. Klient był zdeterminowany, że mu to nie przeszkadza, że on chce i się zgadza, bo on poczytał, że to one tak mają, że pękają. Ten typ tak ma, tak. I to się więcej tam to pęknięcie nie rozszerza i powiem ci, że... Też, ale no to... Od roku ma, jest zadowolony. Nie wiem, jak bardzo... Bo wiesz, może raz otworzył i... To jest właśnie też to, tak, że zakup musi być świadomy. No takie pęknięcie, jeżeli zamierzacie laptopa używać stacjonarnie i on większość czasu jest otwarty, no to faktycznie może nie być problemem. Tak, ale wracamy do tego, tak. Że... Czyli pierwsza rzecz. Skupiamy się na klasie A. Klasa B bardzo warunkowo i świadomie. Klasa C to jest szrot na część. Dokładnie, dokładnie. Co następne? Następna rzecz. Bateria. Kupując sprzęt używany, no nawet jeżeli to był leżak, bo na przykład ten, to jest poleasingowa X220 Lenovo, ja go kupiłem w oryginalnym pudełku z oryginalnymi foliami. On po prostu w ogóle nie był, nawet nie był odpalony. Nigdy. On po prostu przeleżał ten okres leasingu w magazynie. Prawdopodobnie firma wzięła tam, nie, brała 100 laptopów, to wzięła 110 na zapas na wypadek zgubienia, czy tam
czegoś takiego, żeby mieć na szybko zastępstwo. Nie zaszła konieczność użycia, no to sobie po prostu przeleżał w magazynie. I to jest klasa A+. Nie każdy A+ to będzie taki zafoliowany, ale te A+ to są te najlepsze, tak? Ale widać było, że laptop jest w ogóle nieużywany, po prostu nietknięty, a i tak po 2 latach musiałem wymienić baterię. No to i tak nie najgorzej chyba, bo wiesz... Dlaczego? No, ja kupiłem nowy ze sklepu i po 5 roku bateria była do wyrzucenia, także... Dokładnie. Jak mówiliśmy już w filmiku o akumulatorach, akumulatory się starzeją nawet kiedy nie pracują. Tak. Po prostu także... same z siebie nawet leżąc akumulator potrafi się zepsuć. No więc jak on sobie tam leżał ileś lat, no to ta bateria już nie trzymała parametrów. Jak zacząłem go używać tak bardziej poważnie, to... To ją zabiłeś. To padło. Więc kupując laptopa poleasingowego, zorientujcie się, ile kosztują baterie do niego, zamienniki, bo przeważnie to będzie zamiennik raczej. No jak ktoś bardzo chce, to oryginalne, ale to może się okazać, że wyjdzie drożej niż zakup. Natomiast są zamienniki w tym momencie chyba do wszystkich popularnych modeli, więc sprawdźcie, ile kosztują, tak, i sprawdźcie od razu, jak się tą baterię wymienia. Najprościej to jeżeli ją można wymienić tak po prostu, czyli cyk. Klasycznie. Cyk i wychodzi, nie? Co jest? Musisz tam odbezpieczyć. Tak, ten ma z dwóch stron. To jest w ogóle idealna sprawa, bo to nic nie trzeba robić, tylko po prostu kupić baterię. Nie zawsze mamy takie szczęście, ale są na przykład laptopy, które się dosyć łatwo rozkręca. Jest w tej chwili większość firm, które sprzedają baterie, ma też swój serwis, poradnie, gdzie można sobie zobaczyć na YouTubie film. Nie jest to skomplikowane, ale jeżeli bateria nie jest tak zdejmowana, jak Konrad pokazał, no, to jest wymagana przynajmniej znajomość obsługi śrubokręta i odpinania tasiemek. Tak, natomiast... Czasem trzeba odkleić i tu już wymagana jest ostrożność, bo baterie potrafią być wklejone w laptopie też. Rzadko, ale... Dobrze, no to właśnie zwróćmy uwagę, oceńmy swoje możliwości, tak. jeżeli jesteśmy mamy dwie lewe rączki i śrubokręt nas rani, że tak powiem, tak? To raczej starajmy się wybierać taki, który po prostu ma baterię na zewnątrz wyjmowaną bez żadnego cudowania. No jeżeli nie boimy się odkręcenia kilku śrubek, to spoko. I warto też od razu brać pod uwagę, że zakup baterii prędzej czy później będzie koniecznością, zatem jeżeli macie kwotę X przeznaczoną na zakup, to dobrze by było, żeby brać od razu pod uwagę taką poduszkę finansową na tą baterię. Następna rzecz, dysk. I teraz tak, tu są w zasadzie dwie możliwości. Albo mamy dysk oryginalny, albo nam firma handlująca tym poleasingowym sprzętem włoży coś innego. Często mamy do wyboru. Więc tak, no jeżeli chodzi o dyski oryginalne, to słabe, bo to prawdopodobnie będzie stary dysk magnetyczny o nierewelacyjnej pojemności. A w dodatku już może być. Może być. Wyeksploatowany. Tak. Tu zdecydowanie warto dopłacić tam, nie wiem, 50-100 zł i wymienić dysk na jakiś nowszy, nie wiem czy nowy na pewno, ale na nowszy. I tu w zasadzie mamy do wyboru albo stosunkowo niedużego, za to bardzo szybkiego SSD-ka, albo w podobnych pieniądzach dysk magnetyczny, który będzie wyraźnie wolniejszy, ale też wyraźnie większy. Czyli na przykład w cenie, no nie wiem, 200-gigowego SSD-ka będzie terabajtowy magnetyk. Tak mniej więcej to wygląda. No to też musicie, że tak powiem, rozważyć, co wam jest bardziej potrzebne, na czym wam zależy. Też zobaczcie po prostu, jakie macie możliwości do wyboru, czy firma, w której się zdecydowaliście, w ogóle oferuje, jakie mam możliwości właśnie wymiany. No jak jesteśmy przy dysku, to następna sprawa, pamięć. Według mnie w tej chwili 8 giga to jest absolutne minimum dla peceta, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Po prostu jeżeli ma sprzęt mniej, to w ogóle sobie nie zawracajcie głowy. Dobrze by było, gdyby to było 8 giga z możliwością na przykład rozszerzenia do 16. Nawet jeżeli z tego nie skorzystacie, to jeżeli taka opcja jest, to znaczy, macie możliwość upgrade'u w przyszłości. Że kiedyś tam w przyszłości będzie można dokupić kostki i go rozszerzyć. Natomiast no, jeżeli nie ma takiej opcji, to albo firma nie przewiduje takiej opcji, albo po prostu i to jest gorsza ewentualność, no sprzęt nie umożliwia tego.
Bo na przykład sprzęt ma dwa gniazdka, no, każde z nich obsługuje maksymalnie 4-gigowe kości, no i co? No i finita. I finał, tak. Więcej nie będzie. No i też chyba warto zwrócić uwagę na łatwość dostępu do tych gniazd i łatwość wymiany, ewentualnie dołożenia ramu, bo czasem jest to banalnie proste, otwieramy klapeczkę, śrubokrętem wtykamy, zamykamy. A czasem no, wymaga jednak rozebrania obudowy. No a to znowu tak jak przy baterii. Czasem jest proste, odkręcamy parę śrubek, czasem jest trudniejsze, bo trzeba wiedzieć, gdzie są zatrzaski, żeby obudowy nie połamać. No, ale to to możemy w ogóle specyfika powiedzieć. Specyfika laptopa, każdym, tak? No tu mogę powiedzieć, że dla mnie absolutnie rewelacją są Lenovo serii T oraz te właśnie X. Czyli ThinkPady popularnie zwane. ThinkPady, tak. Ponieważ tam raz, że to są ogólnie pancerne dosyć sprzęty, takie typowo korporacyjny laptop, tak. Nie do zarżnięcia, ale toporny taki. A z drugiej strony tam po prostu wszystko się wymienia bez problemu, klawiaturę można wymienić w zasadzie nie rozbierając tego laptopa. No bo to jest właśnie zrobione pod kątem korporacyjnym i powiem tak, z moich obserwacji wynika, że właśnie rynek polizingowych laptopów może nie zdominowany, ale sporą. Może bym powiedział, że większość tych laptopów to stanowią właśnie różnej maści ThinkPady. No oczywiście z różnych roczników, różne modele o różnym stopniu wyeksploatowania. No dużo jest ThinkPadów. Jest ich dużo. Dużo jest ThinkPadów, przy czym ThinkPady mają tam różne serie. No tam wiadomo, jest W, jest coś tam, ja polecam te, bo te to są te właśnie takie... No może pokażę. Te jak toporny. Taka cegła, te jak toporny, to jest naprawdę... Tym można bić ludzi po głowie i się nie powinno nic stać. Znaczy laptopowi, bo ludziom to różnie. No i właśnie, kolejna sprawa. Weźcie sobie do ręki takiego laptopa, jak możecie, i zobaczcie, jak jest z jego sztywnością. Jego i klapy. I klawiatury też. Czy klawiatura wam się mocno ugina, kiedy na niej piszecie? Ale wiecie, w tej chwili to nawet w nowych laptopach potrafi ta klawiatura tańczyć i pływać. Ale nie, to właśnie to chodzi o coś takiego, że ten laptop będzie się po prostu mniej zużywał. Dokładnie. On lepiej zniesie próbę czasu, bo po prostu nie będzie pracował. Jak nie będzie pracował, no to nie będą tam powstawały różne jakieś naprężenia dziwne. Zawiaski na przykład, jak wyglądają, no tu widać, że to kawał solidnego jakiegoś takiego zawiasa, a nie jakiś tam... plastikowy, nie powiem co. No i ogólnie takie wrażenie, no taki im bardziej pancerny, tym lepiej w tym kontekście. Tak jak przy zakupie nowego też popatrzcie, czy ma wszystkie gniazdka, których potrzebujecie, no bo to może być różne. Takie normalne porady. Zwróćcie też uwagę, tu podpowiedź ode mnie, bo akurat ja się z tym spotkałem, nie wiem jak Konrad, na układ klawiatury, bo czasem laptopy są sprowadzane chociażby z Francji, gdzie obowiązuje układ Azerty często. A nie, to jest standard, że będziecie... No, też zwróć uwagę na ten detal. Co prawda klawiaturę można oczywiście wymienić, no tak, ale to jest zawsze dodatkowy koszt, dodatkowa robota. Musicie się liczyć z tym, że w polizingowcu będziecie mieli tak zwane nalepki polonizujące, czyli po prostu klawiatura jakaś niemiecka czy francuska, na to którą też, zostały nalepione nalepki. Co nie jest jakieś takie bardzo upierdliwe, natomiast... No, jak ktoś jest estetą... Jak ktoś jest estetą, tak. Chce mieć wszystko tip-top, no to jeżeli ma do wyboru w podobnej cenie, taki z nalepkami, taki z angielską klawiaturą, to lepiej wziąć tą angielską, zawsze to jeden problem mniej. No i co, no to, że tak jak w każdym innym laptopie, zobaczmy, czy tam ma USB, ile tam tego ma i tak dalej, to normalne. I będziemy się zbliżać do końca, dochodzimy do systemu. Zobaczcie, z jakim to systemem jest oferowane, bo najprostszy wariant to po prostu, że jest oferowany z tym systemem, z którym został wypuszczony przez fabrykę, czyli na przykład w tym wypadku będzie to Windows 7, który jak wiadomo obsługiwany już nie jest. Co prawda siódemkę można zapgrade'ować w tej chwili za darmo do 11, więc też tragedii nie ma. Natomiast no, fajnie jest, jeżeli jest możliwość wyboru innego systemu. To z tego co wiem, to oni mają jakieś tam umowy licencyjne, przynajmniej ci więksi handlarze tym polizingowym sprzętem mają jakieś dosyć dobre umowy z Microsoftem podpisywane i tam licencja u nich kosztuje naprawdę jakieś... No jest opłacalna, jest opłacalna sprawa. Można to wziąć, wtedy mamy pewność, że na przykład nikt nam z tej nalepki nie spisał numeru i nie obhandlował, bo takie rzeczy też się zdarzają. Tak a propos właśnie, jak można, widzicie na aukcjach klucz licencyjny Windows za $5.
to jest prawdopodobnie klucz licencyjny przepisany właśnie z nalepki z jakiegoś polizingowego sprzętu. Być może zniszczonego, tak? Może zniszczonego, ale nie macie gwarancji, że ten sprzęt nie został później na przykład sprzedany w jakiejś Rumunii czy Polsce i się pojawia konflikt i się robi problem. I teraz jeszcze tak, jedna taka ciekawostka, jeżeli chodzi o laptopy polizingowe. Raczej starajmy się wybierać laptopy z kartą zintegrowaną, czyli z jedną kartą, tam Intel, jakiś GMA czy coś takiego. Mówimy o karcie graficznej. Karcie graficznej. I to jest tak odwrotnie, gdzie się w tej chwili mówi, że no jak ma być poważny laptop, to powinien mieć dwie karty, bo te zintegrowane to są szajsowate i lepiej jak tam ma jakąś ATI czy NVIDIA drugą, bo to ona wtedy jest lepsza i tak dalej, i tak dalej. No i co powiem, jak kupujecie kilkuletni sprzęt, to ta druga karta to i tak się jako karta 3D to specjalnie nie będzie do niczego nadawała, a tylko będzie Wam generowała dodatkowe problemy. Ze sterownikami, z większym poborem mocy i tak dalej, i tak dalej. No nie oszukujmy się, to nie są gamingowe sprzęty. To są sprzęty do chodzenia po internecie, napisania jakiegoś dokumentu, odebrania poczty i tak dalej. I tyle. Więc tu im prościej, tym lepiej. Czyli w tym momencie, ja powiem Ci tak, ja się skusiłem na jednego takiego właśnie polizingowca, co to miał dwie karty, czyli, czyli miał kartę tą taką normalną, zintegrowaną i do tego jakąś tam ATI, Radeon, coś tam. Nie polecam, no z tym Radeonem są same problemy, tak? Nie dość, że po prostu muszę sterowniki dwa razy instalować, bo raz od tego, drugi raz od tego. Ten Radeon jest tak stary, że w tym momencie już jest kłopot ze nowymi sterownikami do niego. A jego możliwości tak naprawdę są na dzisiejsze czasy po prostu około żadne. Także nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu. No i co? No to chyba wszystko. No oprócz tego, że zanim się zdecydujecie na jakiś konkretny model, czy nawet markę, to popatrzcie. Tak. No, ja mogę w ciemno doradzić, jeżeli Lenovo klasy T, znaczy serii T w klasie A, to w zasadzie można brać nawet wysyłkowo bym zaryzykował. No ale lepiej stacjonarnie. Ale to jest moja opinia. Wtedy widzicie konkretny wasz egzemplarz, a tak. Wiadomo, że jak kupujecie na aukcji, pan oferuje 10 laptopów, to nie wiecie, czy dostaniecie ten bardziej porysowany, czy mniej, bo on będzie spełniał wymagania opisu. Ale wiecie, będąc w sklepie, możecie sobie wybrać, o ten ma rysę na matrycy, to ja wolę ten z rysą na klapie. No nie? Tak, tym bardziej, że jeżeli mówimy o klasie tam na przykład A minus, czyli jakieś noszące ślady użytkowania, użytkowania mogą być różne, bo śladem użytkowania mogą być na przykład przytarte napisy na klawiaturze, co niektórym w ogóle nie przeszkadza, a niektórym bardzo przeszkadza. No, zależy, czy ktoś pisze bezwzrokowo, zasada po prostu widziały gały, co brały, no a jeżeli kupujecie wysyłkowo, to radzę Wam 4-5 razy przeczytać opis, żebyście na przykład nie byli zaskoczeni, że dajmy na to laptop przyjedzie bez systemu, bo było napisane w ofercie, że laptopy sprzedajemy bez systemu, a system się zakombinuj, tak? No zdarza się to przeoczyć jakąś ważną informację w opisie, bo wiadomo, czasem opisy się robi tak, żeby tą informację jak najwięcej ludzi przeoczyło. No nie ma co ukrywać. To jest Polska. Tak, jeszcze z takich rzeczy powiedzmy z okolic. Popatrzcie sobie na dany model, ile kosztują do niego różne dodatki, bo na przykład, no nie wiem, niektóre są sprzedawane bez napędu, a napęd sobie można dopiąć. I to akurat to też w większości tych korporacyjnych, no tym nie, bo to jest mało. No ale na przykład macie tam do Lenovo, są takie fajne są doki. Takie na zatrzaski, można po prostu ten napęd nosić, ale nie trzeba nosić, czyli po prostu jest tak. Normalnie jest zaślepione, możemy kupić taki napęd i sobie go tam włożyć i chodzić z napędem, a jak wiemy, że nie potrzebujemy, to po prostu go wyjmujemy i zawsze tam mamy jakieś trochę lżejsze urządzenie. Zobaczcie sobie na przykład, ile taki napęd kosztuje, jeżeli kupujecie bez napędu, tak żeby wiedzieć. Zobaczcie, ile kosztuje stacja dokująca, bo stacja dokująca to jest bardzo fajne urządzenie, naprawdę polecam. No i warto to kupić, może się od razu uda kupić cały... Tak, może w zestawie na przykład. Zestaw w sklepie od razu wraz z laptopem. No i jeszcze jedna rzecz, jak już przy zakupach jesteśmy, gwarancja, no wiadomo. Dobrze by było, żeby była. Standardowo jest to tak zwana gwarancja rozruchowa i to jest ta opcja minimum, nie wiem, miesiąc trzy miesiące, to w sumie chyba zależy od sprzedawcy. Wiesz, ale to czasem jest można dokupić taką rozszerzoną. Tak, można dokupić rozszerzoną gwarancję, nawet można kupić, do 2 lat można rozszerzyć tą gwarancję. Oczywiście to kosztuje dodatkowe pieniądze, natomiast też warto zauważyć, czy w ogóle jest taka opcja. Jak jest? Bo jeżeli jest taka opcja,
to dobrze, nawet jeżeli z niej macie nie skorzystać, tylko to tak, jeżeli firma jest w stanie zaoferować dwuletnią gwarancję na to, co sprzedaje, to znaczy, że oni są mocno przekonani, że nie wróci im tego sprzętu na tej gwarancji za dużo, no bo inaczej, inaczej by dołożyli do interesu. Więc jeżeli dają taką opcję, to znaczy, że oni sami są przekonani o tym, że ten sprzęt po prostu będzie działał. Także zwróćcie na to uwagę. Jeżeli jest opcja wydłużenia gwarancji, to nawet jeżeli z niej nie korzystacie, to fajnie, żeby była po prostu. A dla ludzi, którzy wolą spać spokojnie, to oczywiście no, to można też dopłacić, jest jakaś opcja, można dopłacić. Ale to wtedy też trzeba się zastanowić, wiecie, czy warto, bo to nie jest tania opcja z tego, co wiem. No, ale z drugiej strony tak pozwala spać spokojnie. To jest kilkanaście procent ceny urządzenia. No, może się okazać, że wtedy macie nowe też od razu z dwuletnią gwarancją w podobnej, albo niewiele, tylko już wyższej ceny. No tak, no bo się okaże, że jak tu sobie dokupimy tam dysk, sobie dokupimy to tamto, to się nagle możemy zbliżać do ceny dokładnie, nowego. Dokładnie, no laptop polizingowy to ma przede wszystkim być oszczędnością, tak? Tak. Dostajemy wiele za niewiele. Tak, no z drugiej strony ja Ci powiem, że taki właśnie korporacyjny z klasy A, poleasingowy sprzęt, który będzie miał parametry powiedzmy zbliżone do jakiegoś taniego nowego laptopa, no nadal będzie lepszy. Stawiam dolary przeciw orzechom, że on wytrzyma dłużej i dłużej pochodzi niż jakiś taki właśnie zupełnie ultra tani z elektromarketu. Także słuchajcie, cóż, życzymy Wam po prostu udanych zakupów. Mamy nadzieję, że nasz poradniczek troszeczkę chociaż Wam dopomógł, rozwiał może jakieś tam Wasze wątpliwości w zakresie zakupu laptopów poleasingowych. W każdym razie nie trzeba się ich bać, tylko warto powiedzmy rozważyć te kilka rzeczy, o których powiedzieliśmy Wam w naszym filmie. Jasne, no ja jeszcze tylko tak powiem, że w Polsce są ze 3-4 duże, naprawdę duże sieci, które sprzedają tym ciężkimi setkami, nie będziemy tu nazw wymieniać, każdy sobie to może wygooglać. I one mają też właśnie dosyć gęstą sieć, jedni gęstszą, inni mniej, sklepów stacjonarnych, punktów, gdzie po pierwsze możemy odebrać osobiście, czyli nie płacimy za wysyłkę, to zawsze jakiś zysk, a po drugie no to jest właśnie taka rzecz, że no, widziały gały co brały, możemy sobie go obejrzeć, możemy sobie sprawdzić, jak klawiatura chodzi, czasami będą mieli kilka takich samych do wyboru, to o nie, ten, to tamten, bo no, ten, otóż to, no. Ten ma rysę w poprzek, a ten ma wzdłuż, a ja wolę mieć wzdłuż niż w poprzek. Nie? I tak dalej. No. No i tyle. To co? Owocnych zakupów. Jasne. Zapraszamy na kolejne poradniczki. Serwus. Cześć.